Witajcie kochani na kanale Lukars. Mam nadzieję, że pamiętacie odcinek, w którym dzieliłem się z Wami swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami na temat Nissana Leafa pierwszej generacji, którego zakupiłem. Auto miało przejechane wtedy 182 tysiące km, więc jak na auto z 2012 roku to jest całkiem dobry wynik. No i oczywiście jak na auto elektryczne. Ale tym razem podzielę z Wami się wrażeniami na temat Renault Zoe, które kupiłem dosłownie 2-3 dni temu. Tylko że w tym wypadku auto nie ma 180 tysięcy na budziku, a zaledwie 35 tysięcy. Auto pochodzi z 2015 roku i posiada baterię o pojemności 26 kWh. To jest pojemność brutto, więc tutaj do użytku pozostaje około 22-24 kWh. Także, żeby nie przedłużać, zaraz biorę kamerę do ręki i pokażę Wam, jakie mankamenty posiada to auto. Więc dzisiaj wyjątkowo zaczniemy sobie od środka. Niech Was nie zwiedzie to, jak jestem ubrany. Jest zimno, w Norwegii jest teraz minus 4 stopnie i chciałbym z Wami się właśnie podzielić pierwszym spostrzeżeniem na temat tego auta. Jak Wam wspominałem, nie kupuję aut sprawnych i w tym wypadku, pomimo tego, że to auto ma przejechane 35 tysięcy km, ma jednak swoje mankamenty. Jest ono porysowane dookoła z każdej strony, co zaraz Wam przedstawię. No i niestety ma uszkodzone ogrzewanie. Więc ja tutaj sobie mogę sobie próbować włączyć to ogrzewanie. Pompa ciepła się załącza, ale niestety jest zimno. I teraz tutaj taka ciekawostka właśnie, gdy kupiliśmy to auto, no to w trakcie już jak jechałem po to auto, to ta usterka właśnie uszkodzonej muchawy kabiny została odkryta na dosłownie 2 godziny przed zakupem tego auta. A więc takie moje szczęście w nieszczęściu, no bo udało mi się troszkę zbić tą cenę w dół z racji takiej, że ta muchawa jest uszkodzona. No ale nieszczęście takie, że musiałem jechać 60 km bez kompletnie żadnego ogrzewania, a także bez nawiewu na szyby. Jedyne co tutaj miałem, powietrze z dworu. Było to już wieczór, było minus 4 stopnie, a nawet może i minus 6. A ja musiałem sobie uchylić okienko i jechać. No i tak jechałem. Godzinę 15 minut 60 km po krętych górskich drogach. Dawno tak nie zmarzłem. Także ciepła kurtka, ciepłe rękawiczki były, czapka, kaptur założony tak jak teraz. No i niestety tutaj nie ma podgrzewania fotela w tym wypadku, więc no było zimno. Po prostu było zimno. Taka jazda nie należy do najprzyjemniejszych. Komu się zepsuła muchawa na grzewnicy w trakcie zimy, ten wie. Oczywiście to nie jest przypadłość tylko aut elektrycznych. Auto spalinowym też może się zdarzyć taka niespodzianka. Także teraz od razu właśnie zaznaczam, że to nie tylko auto elektryczne spotykają się z tym problemem, auta spalinowe również, a więc nie demonizujmy tutaj tylko aut elektrycznych. Oczywiście dmuchawa już została przeze mnie zakupiona. W innym filmie pokażę Wam proces diagnozy oraz wymiany tego elementu. A więc teraz weźmy sobie komendę do ręki i zobaczmy, jak to auto wygląda w środku. A więc wsiadamy sobie do środka. Okay. No i tutaj mamy nasz kluczyk, który wkładamy sobie tutaj. Na naszym kluczyku mamy możliwość oczywiście otwarcia, zamknięcia, zdalnego włączenia ogrzewania oraz za pomocą tego przycisku odblokowujemy sobie gniazdo ładowania, które znajduje się z przodu. No i przycisk start. I naszym oczom ukazuje się ekran powitalny. W tym wypadku widzicie, o, taka czerwona ikonka na tym samochodziku tutaj sygnalizuje, że klapka jest otwarta. Przed chwilą ją otworzyłem. No, świeci mi się kontrolka TPMS, sensor i serwis. Chciałem powiedzieć Bogruna po norwesku. Z powodu, że tutaj zimowe koła nie mają zamontowanych sensorów, więc będzie trzeba zamontować sensory. Dobrze znanym problemem było to, że w pierwszych egzemplarzach Renault Zoe występował taki problem, że auto mogło zapamiętać tylko jeden komplet opon i przy każdej wymianie opon trzeba było udać się do serwisu, więc to była taka ich taki problem. Później został rozwiązany, później można było dwa komplety opon sparować z tutaj modułem odpowiadającym za
monitorowanie kół. 77 km pokazuje mi teraz taki ponoć realny zasięg. Nie wiem, jeszcze nie sprawdziłem. To będziemy jeszcze testować sobie. Tutaj możemy sobie zmienić takie różne właśnie ekranu niepowitalnego, tylko już deski rozdzielczej. No i tutaj mamy system nawigacji. Jest to wszystko takie dosyć proste, intuicyjne. Tutaj jest dołożony dodatkowe DAP radio. W Norwegii jest sygnał cyfrowy, jeśli chodzi o radyjko. A więc ktoś to sobie tak po macoszemu zamontował. Tutaj po prostu kabelek szedł do gniazdka zapalniczki. Antena jest tak sobie orzucona, proszę, tutaj, więc to jest wszystko takie se. Ogólnie autko przyjemne, przyjazne. Z przodu mamy elektryczne szyby, z tyłu mamy manualne. Z takich dodatkowych informacji, no to tutaj znajduje się tempomat. Tutaj mamy możliwość włączenia trybu eco, który ogranicza nam moc oraz ogrzewanie w samochodzie. No a tutaj oczywiście już tutaj ustawiamy sobie wszystko. No i właśnie tutaj w moim wypadku, no tak jak widzicie, nic się nie dzieje. No i tak jak mówiłem, przejechałem 60 km raptem tym autem, a więc dużo, niedużo. Prowadzi się ok, ale no nie była to przyjemna podróż, bo było po prostu zimno. Wyłączymy sobie to autko. Wyciągniemy kartę, żeby nam nie pipczało. No i co, tak w tym wypadku ręczny, manualny. Jak widzicie, autko prezentuje się sympatycznie. Mi akurat te szarości i biele połączone z czernią pasują. Co prawda wszystko plastikowe, no ale to nie jest auto klasy premium. To jest auto, które miało nam pozwalać się sprawnie poruszać po mieście. No tutaj klapka nie chciała wskoczyć. Jest zimno. Ten plastik nie wskoczył mi na miejsce, bo już tutaj oczywiście sprawdzałem, grzebałem w skrzynce bezpieczników, diagnozując tą dmuchawę. Przejdźmy sobie do tyłu. Tylnie drzwi otwiera się tutaj. Wciskamy. Cyk. No i proszę bardzo, tutaj znacząco od przodu się nie różni. Kolorystyka została zachowana. Trzy miejsca z tyłu. Jest nawet Isofix. A więc sprawdzimy, czy nasze dwa foteliki się tutaj zmieszczą. No jakieś miejsce na kubki. Chodź tutaj, gdzie jesteś, miejsce na kubki. O, tu jest miejsce na kubek z kawą. Jedno miejsce, więc... A nie, z przodu są jeszcze dwa. Także dwa dla osób podróżujących z przodu i jedno dla osoby podróżującej z tyłu, a więc nawet więcej niż w Leafie. No i zobaczmy sobie teraz jeszcze bagażnik. Pojemność bagażnika wam wyskoczyła na dole, ja z głowy nie pamiętam. No tutaj też akurat mały bałagan, szczerze mówiąc jeszcze do niego nie zaglądałem. No mamy matę, mamy kabel typu drugiego, aby ładować się ze słupka. W tym wypadku z mocą do 22 kW. No i tutaj dzisiaj rano właśnie moim oczom ujrzała się ta mata. Także przetestuję ją sobie. Szkoda, że nie zobaczyłem jej w ostatnim razem, jak jechałem tym autem. No ale przyznam się bez bicia, że tutaj jak jechałem tym autem, to po prostu poskładaliśmy szybciutko siedzenia. Oczywiście to było rozłożone tak, a więc na to poszły opony i już tam nie grzebałem pod spodem, bo po prostu było zimno, było ciemno i trzeba było się śpieszyć. No więc tutaj z tyłu to wszystko wygląda podobnie jak w Leafie tak naprawdę. Ciekawostka jest taka, że jeżeli otworzymy sobie naszą maskę... Coś mi ten gimbal dzisiaj tak średnio działa. Jeżeli otworzymy sobie naszą maskę, to posiada ona siłowniki. Ostatnio jakiś taki temat na forum, gdzie ktoś się czepiał do jakiegoś auta, że nie posiada siłowników auto klasy prawie że premium. A tutaj zobaczcie, w takim małym autku jak Renault Zoe, w
Krenozoe. Są siłowniki, bierzemy sobie maseczkę, tylko cyk. Tutaj odlokowujemy. No chodź malutka. Hop. I naszym oczom ukazuje się wnętrze auta. Wnętrze maski. Na pierwszy rzut oka już nam się rzuca to, że to już jest silnik Renault po modernizacji. Łatwo rozpoznać to dzięki temu, że tutaj na górze mamy właśnie filtr powietrza. W pierwszych Renault tutaj była taka szara pokrywa. To jest właśnie jedna cecha, dzięki której możemy rozpoznać, który typ silnika jest tutaj zamontowany. Czyli ten silnik pozwoli nam przejechać około 20 więcej kilometrów na tej samej baterii, tak naprawdę, która była montowana w autach z 2013 roku. Bądź też możecie sobie sprawdzić ósma cyfra numeru VIN. Jeżeli jest literka A, to mamy pierwszy silnik, jeżeli jest literka B, to mamy już ten drugi silnik. Nie pamiętam teraz ich dokładnych nazw. Będę musiał wam to tutaj wszystko wkleić. O, pierwsze co mi się też rzuciło w oczy, widzę, że jest pęknięta szyba. Jak sprawdzałem sobie to auto przed zakupem, no to tutaj był tylko ten odprysk, ale widzę, że poszła szyba. No niestety. O, pęknięcie poszło aż tu. No, będzie trzeba wymienić. No i teraz druga sprawa. Tu jest nasza klapka wlewu paliwa, chciałem powiedzieć. Klapka gniazdo ładowania. O, tak się otwiera. Wsadzamy sobie tutaj złącze. O, to się oczywiście nam blokuje. Potem, żeby to wyciągnąć, trzeba nacisnąć ten przycisk. O, słyszeliście teraz mechanizm, który nam odblokował to gniazdo. Auto nie posiada włącza typu CCS, a więc nie można go naładować na stacji szybkiego ładowania, ale za to posiada bardzo wydajny system ładowania Kameleonu. To sobie zamykamy. No i co? No i teraz możemy sobie zamknąć tutaj tą maskę i możemy się teraz przyjrzeć temu autu z zewnątrz, tak naprawdę. Prezentuje się bardzo ładnie, bardzo fajnie. Te światełka wyglądają naprawdę bardzo nowocześnie. Wszystkie linie. Nie ma co gadać, akurat Francuzi zawsze robili ładne auta. Mi się osobiście podobają, to jest moja osobista opinia. Co do awaryjności auta, tutaj można sobie polemizować. Ja też mogę powiedzieć, że już na dzień dobry spotkałem się z awarią, choćby właśnie tego ogrzewania przed zakupem, a więc to będzie przygoda, w której będą non-stop jakieś akcje. Zobaczymy. Na razie doprowadzimy to auto do porządku, czyli naprawimy ogrzewanie oraz uporamy się z zarysowaniami na karoserii i poużytkujemy troszkę to auto, wtedy będzie można powiedzieć nieco więcej. A teraz a propos właśnie tych wszystkich rys. No to tutaj mamy na masę jakiś odprysk, jeden, drugi, trzeci, czwarty. No i tak naprawdę tutaj są zarysowania. Cyk, 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 tutaj mamy, czyli zderzak przedni. Tutaj te drzwi wyglądały ładnie. Tam na dole były jakieś drobne ryski, z tego co pamiętam. No tutaj tylny zderzak. Tutaj ktoś po prostu po krzaczorach jeździł tym samochodem. Ale to wszystko da radę ładnie spolerować. No, oczywiście tutaj sobie podchodziła farba już z tego, ta folia. Ale myślę, że tutaj po prostu zerwę ją do końca i zostawię taki szary znaczek. Tutaj mamy drobną wgniotkę. O, widać. Tutaj poproszę kolegę, który systemem PDR to wyciągnie. Tylny zderzak oczywiście też tutaj porysowany. To jest porysowane. No i teraz prawa strona. Prawa strona wygląda najgorzej. Tutaj jest nawet ubytek lakieru. Kolejny ubytek lakieru.
No nic, będzie trzeba to wszystko ładnie porobić. No i drzwi przednie też tak tutaj na... Tutaj posiadam jakieś takie zarysowania. Tutaj kolejna rysa, jedna, druga. Lusterka. Drobne ryski, to wszystko będzie szło do spolerowania. Także zobaczycie też mnie w akcji, kiedy troszkę popolerujemy to autko. No i jeszcze właśnie tutaj z przodu, z prawej strony zderzak. No tutaj jest też tak konkretnie już zarysowany, ale to wszystko są zarysowania. No i na masce tutaj też ktoś po prostu jakoś nieumiejętnie mył to auto. Ewidentnie to raz nieumiejętne mycie, nieumiejętne parkowanie po krzakach. No i efekt jest taki, że auto jest porysowane z każdej strony, ale to są kosmetyczne sprawy. Tutaj to wszystko da się załatwić. Ostatnio właśnie też kolega mnie prosił o to, żebym sprawdził spasowanie przedniego zderzaka. No i oczywiście, o ile tutaj jest to fajnie z tej prawej strony, no to jednak z tej lewej strony już tak ładnie nie wygląda. Tutaj sobie oddaję przy lampie w tym miejscu, ale tutaj ten zderzak był na pewno ściągany przy naprawie właśnie tutaj układu klimatyzacji, a więc mógł być po prostu błędnie zamontowany przez mechaników, może jakiś zaczep urwany. Takie rzeczy się zdarzają. Jeśli zerkniemy sobie na hamulce, no, przednie tarcze wyglądają tak se. Z tyłu mamy bębny, więc nic nie zobaczymy z zewnątrz. No bym powiedział, że te tarcze wyglądają po japońsku jako tako. Rancik delikatny już mają, więc tutaj będzie trzeba je wymienić po prostu. Część jest skorodowana, około też 20% tej tarczy, czyli na górze i na dole te powierzchnie już nie pracują. No i też jeszcze taka ciekawostka, auto posiada opony z kolcami. Tu jest taki jeden kolec. Proszę bardzo. Jest ich bardzo dużo na całej oponie. Teraz ta opona jest cała w śniegu, więc może ciężko to zobaczyć, może z tyłu będzie lepiej widać. Są kolce. No i jak się hamuje z takimi kolcami, możecie sobie zobaczyć na tym filmiku. Jak widzicie, hamowanie z oponami, które są wyposażone w takie kolce, to jest dziecinnie prosta sprawa. Oczywiście nie można zapomnieć o wszystkich zasadach bezpieczeństwa. To nas nie upoważnia do tego, żebyśmy szaleli na drodze, ale w norweskich warunkach bardzo ułatwia życie. A więc króciutko podsumowując, mi osobiście auto się podoba, jest ładne. Bateria pozwala na przejechanie w tym wypadku ponoć 100, nawet 80 km latem. Nie wiem, zobaczymy. Ja liczę, żebyśmy chociaż 100 km mogli przejechać zimą. Dla mnie to jest wtedy już w zupełności wystarczający zasięg. Moja żona będzie tym autem dojeżdżać do pracy. No, mamy w scenerii Toytojka. Nie wybrałem tego specjalnie. Po prostu zakopałem się w tym miejscu. Jest tutaj dosyć duży śnieg. Zresztą zaraz będziemy próbowali wyjechać. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeba żadnego traktora. Dlatego sobie tutaj nie wjechałem naokoło. Tylko zatrzymałem się w tym miejscu. Także wsiadamy do auta i jedziemy. Zimno jest, jest bardzo zimno. Więc jedziemy się szybciutko przejechać. Albo najpierw może wyjechać z tego miejsca. Uda się czy się nie uda? No uda się. Mam już tylko 12% baterii w telefonie. A więc zaraz może mi się skończyć. Oho, oho. Będzie taki prosty. A więc zaraz może mi się skończyć możliwość nagrywania. Także ja sobie tutaj powalczę
wyjeżdżając, a w międzyczasie podziękuję wam wszystkim za oglądanie tego filmu. Jeżeli nie jesteście subskrybentami tego kanału, to zapraszam do oglądania, do subskrybowania, do dania łapki w górę, a także do tego, aby gdzieś tam polubić ten profil na Facebooku czy też Instagramie. Już prawie wyjechaliśmy. O, tu feedbacki robią fajną robotę. Tak się nazywają te norweskie opony zimowe. W Polsce są one niedozwolone niestety. O, jesteśmy już na drodze. W Polsce są one niestety niedozwolone, szkoda, bo można byłoby bezpiecznie jeździć w górach. Tutaj bez tych opon niektóre miejsca po prostu nie da się wjechać, więc są one bardzo popularne. Oczywiście ma to jakiś negatywny wpływ na asfalt w Norwegii, dlatego wszystkie osoby, które korzystają z takich opon, są upoważnione do wniesienia jednorazowej opłaty na cały rok za korzystanie z tego danej zimy, bądź też opłaty cyklicznej co miesiąc, ale nie jest to też jakiś tam duży koszt, także to po prostu się robi. No i co, jedziemy sobie fajnie, cicho, zimno. Ogólnie auto od Leafa dużo się nie różni tak naprawdę, to są bardzo zbliżone modele. Był on odrobinę tańszy od Leafa pierwszej generacji w momencie, kiedy był wypuszczany. Teraz już mamy TZOS z baterią o pojemności 40 kWh więcej. Są one już zmodernizowane po faceliftingach, także mamy tutaj szeroki wachlarz, bardzo w ogóle popularny model, który był sprzedawany w całej Europie, na początku we Francji, później właśnie wszedł do rynków skandynawskich i na całą Europę. Pierwsze modele były kupowane bez baterii, bez możliwości kupienia baterii na własność, a więc też musicie sprawdzać w ofertach, czy bateria jest dla was, czy jednak to jest tylko wynajmowana bateria, bo można się naciąć i kupić tanie Renault Zoe, ale bez baterii potem jest kolaps. A więc kochani, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo, że oglądaliście ten film. Zachęcam do subskrypcji tego kanału oraz postawienia łapki w górę, jeżeli ten film wam się podobał. W kolejnym filmie z Renault Zoe będziecie mogli zobaczyć na pewno cały przebieg diagnozy oraz wymiany tej dmuchawy kabiny. A tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!